Rozmowa dnia. A gościem Sygnałów Dnia Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Tutaj Daniel Wydrych nawiązuje do naszej rozmowy, no, o szansach Rakowa po tej pierwszej takiej rundzie, no ale to są cały czas eliminacje, to są takie kwalifikacje do Ligi Mistrzów. Tak, ale kibicujemy Rakowowi. Po prostu chcemy, żeby rzeczywiście przyszedł te kwalifikacje, żeby mu się lepiej powiodło niż Lechowi Poznań. Panie ministrze, sprawy poważne. Ujawniona przez TVN sprawa pani Joanny z Krakowa, która, jak sama zresztą mówi, miała zostać upokorzona w jednym z krakowskich szpitali. To na skutek tego, że jak informowała też stacja, zażyła środki wczesnoporonne, ale jednak doszło do krwawienia i pojawiła się w tym szpitalu. Tam też mieli być policjanci. No i ci policjanci mieli ją upokorzyć, między innymi odbierając chociażby telefon. Natomiast jest stanowisko policjantów krakowskich, komendy miejskiej, także komendy głównej, którzy piszą między innymi: policjanci pojawili się dlatego, że otrzymali zgłoszenie od lekarza psychiatrii, który poinformował nas, że jego pacjentka dokonała aborcji i chce popełnić samobójstwo. Policjanci musieli sprawdzić, czy kobieta nie posiada przy sobie środków pochodzących z niewiadomego źródła, które poza życiu mogłyby zagrażać jej życiu. Także podają, że istniało podejrzenie popełnienia przestępstwa w postaci udzielenia kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży przy użyciu środka z nielegalnego źródła. Koniec cytatu, tyle stanowisko policji. Jest już także ta sprawa o charakterze politycznym, dlatego że Donald Tusk mówi jako lider opozycji, że nie zgodzą się na upokarzanie kobiet i zapowiada Marsz Miliona Serc 1 października. Jak pan ocenia całą tę sprawę i tę zapowiedź lidera opozycji? Zaczęło się od narracji, którą narzuciła pewna prywatna stacja telewizyjna związana z opozycją. Tusk próbuje to wykorzystać. To jest działanie haniebne, dlatego że krzywdę tej kobiety próbuje wykorzystać, przekuwając ją na zyski polityczne, które uważa, że w ten sposób zdobędzie. A rzeczywiście narracja tej telewizji jest inna niż fakty, o których mówi policja. Pan redaktor tu przytoczył te zdarzenia. Policja została wezwana nie w sprawie dotyczącej aborcji, tylko w sprawie dotyczącej targnięcia się na życie, czy też zapowiedzi popełnienia samobójstwa. No więc tu są zupełnie inne fakty niż narracja tworzona. Powtarzam to słowo narracja, dlatego że żyjemy w takich czasach, w których media związane z opozycją próbują inaczej przedstawić sytuację, niż ona ma miejsce, czy miała miejsce. Bo też warto podkreślić, że do tego zdarzenia doszło 4 miesiące temu. Ta pani nie złożyła skargi. A więc mamy do czynienia z próbą wykorzystania dla haniebnych celów tego zdarzenia przez Donalda Tuska i przez całą jego bandę. Panie ministrze, to w takim razie krótkie pytanie. Czy z pana oglądu tej sprawy dopatrzyłby się pan jakiegokolwiek naruszenia jakichś procedur, zasad, prawa ze strony policji? Naruszeniem jest to, co robi Tusk, to, co robią hejterzy. To jest naruszenie i naruszeniem są próby manipulacji, które popełniają. Stanowisko policji jest jednoznaczne. Stanowisko policji mówi wprost, opisuje zdarzenie. Natomiast ci źli ludzie próbują z tej krzywdy kobiety, chorej kobiety, wszystko na to wskazuje, chorej kobiety, zrobić sobie happening polityczny, manipulując opinią publiczną. Czy będzie jakaś odpowiedź ze strony Prawa i Sprawiedliwości też na tą zapowiedź polityczną tego Marszu Miliona Serc? Jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to my skoncentrowani jesteśmy na prezentacji naszego programu, my jesteśmy skoncentrowani na tym, żeby rozwijać Polskę, żeby dać warunki do rozwoju każdemu, bez względu na to, z jakiej rodziny pochodzi, w sensie bogatej, biednej, bez względu na to, czy żyje w małym mieście, na wsi, czy też w dużej metropolii. I to są nasze działania. Natomiast Tusk zajmuje się hejtowaniem. No i tak się dzieje, odkąd wrócił do Polski, bo mu się nie powiodło w Unii Europejskiej. Zabrali mu stanowisko, które mu dali wcześniej, no i teraz próbuje odbić sobie właśnie te krzywdy, hejtując w Polsce.
Panie ministrze, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozbiła grupę, siatkę rosyjskiego wywiadu, która planowała wysadzanie pociągów z bronią i pomocą dla Ukrainy. 15 osób z Białorusi, Ukrainy, Rosji tworzyło tę grupę. Słyszeliśmy także o tym, że zatrzymano niezależnie 18-letniego Polaka, który miał dokonać konwersji na islam i też planować zamach terrorystyczny. Czy te sprawy po pierwsze są w jakikolwiek sposób powiązane i jak duże było to zagrożenie, że w Polsce doszłoby do zamachów terrorystycznych? Nic nie wskazuje na łączenie tych spraw, natomiast te sprawy są istotne, szczególnie pierwsza sprawa dotycząca właśnie siatki ludzi, niewątpliwie zorganizowanej przez Kreml, której zadaniem było doprowadzenie do zamachów terrorystycznych, żeby zdestabilizować Polskę. Mamy świadomość tego, że próby odbudowy Imperium Rosyjskiego są groźne dla Polski. Wiemy, że to jest działanie skierowane przeciwko wolności Polski, że Imperium Rosyjskie zawsze zagrażało niepodległości naszej ojczyzny, że Rosjanie zawsze dopuszczali się zbrodni wojennych, dopuszczają się zbrodni wojennych na Ukrainie. Wszyscy dokładnie pamiętamy Katyń, ponad 21 tysięcy polskich oficerów zamordowanych bestialsko przez Rosję w wydaniu czerwonym. No ale przecież Syberia to również Rosja biała. Czy teraz to, co się dzieje na Ukrainie, to są zbrodnie putinowskie? Panie ministrze, czy pan ma informację o tym, że podobne grupy mogą zagrażać także w Polsce, na przykład jeszcze w kontekście zamachu terrorystycznych? Spodziewamy się prowokacji rosyjskich, dlatego polskie służby pracują nieustannie i wczoraj mieliśmy posiedzenie Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, któremu przewodniczę, z udziałem szefów służb. Tam omawialiśmy zagrożenia. Musimy mieć świadomość tego, że na przykład ściągnięcie na Białoruś kilku tysięcy wagnerowców również stanowi zagrożenie dla naszego kraju. Stąd też moja decyzja, żeby przerzucić oddziały wojskowe z zachodu Polski na wschód Polski w dwóch miejscach, w dwóch obozach, w dwóch może garnizonach są te oddziały, które zostały skierowane z zachodu na wschód. W Białej Podlaskiej to jest garnizon, który został odtworzony po ponad 20 latach likwidacji, a więc to się stało teraz. Ja bardzo jestem dumny z tego. Byłem kilka tygodni temu na przysiędze żołnierzy właśnie z Białej Podlaskiej i w Kolnie. To też jest nowy garnizon. Otwierałem ten garnizon w ostatnią sobotę. Zadaniem tych żołnierzy jest ćwiczenie, jest odstraszanie agresora, jest pokazywanie Rosji, że nie należy przekraczać polskiej granicy, że nie opłaci się atakować Polski. Panie ministrze, pan wraca ze Stanów Zjednoczonych, z Fortu Knox, ale zakładam, że rozmowy dotyczyły tylko nie zmiany na szczytach dowódczych, ale dotyczyły także ustaleń szczytu natowskiego. Z kim pan rozmawiał? Czy udało się coś wywalczyć, może więcej niż na szczycie NATO? Rozmawialiśmy przede wszystkim z dowódcą korpusu, 5. Korpusu US Army. To generał broni, trzygwiazdkowy generał Stanów Zjednoczonych o polskich korzeniach, John Kolaszewski, a z dowództwem. Spotkanie miało miejsce z dowództwem 5. Korpusu. 5. Korpus US Army został reaktywowany w 2020 roku. Jego zadaniem jest zapewnienie dowodzenia sił amerykańskich na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wysunięte dowództwo właśnie z tego dowództwa 5. Korpusu jest w Poznaniu i jest na stałe. To bardzo ważne, dlatego że z Polski dowodzone są siły amerykańskie na całej wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Miałem też sposobność rozmowy z sekretarzem Lloydem Austinem. Było posiedzenie wirtualne Ukraine Defense Contact Group, ale najważniejsze jest to, że skończył swoją działalność generał Adam Yokes jako dowódca, zastępca dowódcy 5. Korpusu US Army, a jutro w 80.
75. rocznicę powołania drugiego korpusu Wojska Polskiego, na którego czele stał generał Anders, wręczę powołanie generałowi Joksowi na stanowisko dowódcy polskiego Korpusu Sił Lądowych. Adam Joks, generał doświadczony, dowódca Polski, zorganizuje korpus właśnie Wojska Polskiego na wzór amerykański. To niezwykle istotne. Jest człowiekiem, który nabył doświadczenia jako zastępca dowódcy 5. Korpusu i w Polsce będzie... I co to znaczy, że to będzie na wzór amerykański? To już taka jednostka. W części internetowej. Słuchaczom dziękujemy. Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, jest gościem Sygnału Dnia. Dziękuję, miłego dnia. Panie ministrze, to skoro pan już mówi tutaj o generale Joksie, mówi pan o tworzeniu Korpusu Sił Lądowych na wzór amerykański. Tak. My nie mamy, my jesteśmy przecież częścią NATO, to już wydaje się, że też pan wielokrotnie, za każdym razem jak rozmawiamy, mówi o tworzeniu nowych sił zbrojnych, nowego Wojska Polskiego, no na wzór natowski, na wzór amerykański. Teraz pan mówi, że to ten korpus będzie na wzór amerykański. Co uzbrajamy, to znaczy? Uzbrajamy Wojsko Polskie w broń taką, jaką dysponują Stany Zjednoczone. Ten proces w zasadzie rozpoczął się w 2015 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, bo wcześniej rząd koalicji PO-PSL likwidował jednostki wojskowe. Bardzo dużo uzbrojenia zostało z okresu sowieckiego, z okresu perelowskiego. Teraz to uzbrojenie zastępujemy uzbrojeniem właśnie amerykańskim, koreańskim. Koreańskie uzbrojenie jest bardzo podobne do amerykańskiego, na przykład FA-50, czyli samoloty. Już te samoloty, pierwsze egzemplarze są w Polsce, zamówione w Korei, zostały zaprojektowane przez amerykańską firmę Lockheed Martin, a więc przez producenta F-16 czy F-35, które też swoją drogą zamówiliśmy i w przyszłym roku będą pierwsze egzemplarze. Natomiast tu chodzi o to, żeby stworzyć, zbudować w Polsce dowództwo dokładnie na wzór amerykański. Generał Joks przez 2 lata był zastępcą dowódcy 5. Korpusu. Doskonale zna strukturę takiego korpusu. Dlaczego wzór amerykański jest ważny? Dlatego, że wojska amerykańskie są najsilniejsze na świecie, więc korzystamy z najlepszych wzorców. Zresztą generała Joksa w Stanach Zjednoczonych, Fort Knox, zastąpił inny polski generał, generał Maciej Jabłoński, który przez kolejne 2 lata będzie zastępcą dowódcy 5. Korpusu US Army. Potraktowałem tą szansę, jaką mieliśmy i mamy, w ten sposób, żeby jak najwięcej polskich dowódców zdobywało doświadczenia, właśnie takie praktyczne doświadczenia, które następnie przekładają i będą przekładać na warunki polskie. Panie ministrze, to jeszcze w nawiązaniu do ustaleń szczytu natowskiego w Wilnie. Ten plan obrony dla wschodniej flanki NATO, czyli można powiedzieć ten plan, który przewiduje, że w razie ataku, na przykład gdyby on nastąpił przez tak zwaną bramę brzeską, to do 10 dni, czyli to jest takie skrócenie właściwie tego okresu z wcześniejszych 30 dni, natychmiast ma się pojawić nawet 100 tysięcy wojsk sojuszniczych. Pytania są takie, czy kto o tym zdecyduje, o tym, że te 100 tysięcy żołnierzy będzie natychmiast wojsk natowskich odpowiadać dało na ten atak, na przykład, no nie daj Boże oczywiście, na terytorium Polski albo innego kraju członkowskiego. I co w sytuacji, gdy, no bo to jest jednak decyzja sojusznicza na bazie tak. artykułu 5, co gdyby któryś z przywódców, z głów państw uznało, że to jednak na przykład nie wyczerpuje artykułu 5? Może zacznę od tej drugiej sprawy. Dlatego wzmacniamy Wojsko Polskie, żeby mieć pewność, że każdy skrawek polskiej ziemi będzie broniony. Dlatego zamkniemy bramę brzeską poprzez działalność 18. Dywizji Zmechanizowanej, którą powołaliśmy do życia w 2018 roku na gruzach zlikwidowanej w 2011 roku 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej imienia Tadeusza Kościuszki. Dywizję zlikwidował rząd koalicji PO-PSL. Od dywizji po małe jednostki, ponad 600 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego zlikwidowali politycy z PO i z PSL-u, kiedy przez 8 lat Polską rządzili. Szczególnie zły był rok 2011. Wtedy właśnie zlikwidowali 1. Warszawską Dywizję Zmechanizowaną. A więc 18. Dywizja
Żelazna Dywizja zamknie Bramę Brzeską i tu zadanie przede wszystkim jest skierowane do pierwszej Warszawskiej Brygady Pancernej, która już posiada pierwsze abramsy, 14 abramsów, już jest na wyposażeniu pierwszej Warszawskiej Brygady. Ona chodzi w skład tej 18 Dywizji. Będziemy też mieć helikoptery Apache, a więc taka temat, zamknięcie Bramy Brzeskiej zostanie przeprowadzone poprzez właśnie silnie uzbrojoną jednostkę wojskową, przez silnie uzbrojoną 18 Dywizję Zmechanizowaną, wyposażoną w Abramsy i w Apache. A ten plan obronny, o którym też plan obronny to jest druga właśnie sprawa, o którą pan pytał. Niewątpliwie jest wielkim osiągnięciem szczytu NATO w Wilnie, że te plany zostały zmienione, zostały dostosowane do sytuacji. Wcześniej plany oczywiście istniały, ale one miały charakter ewentualnościowy, one miały charakter taki, który no, nie zapewniał szybkiej reakcji. O tym, czy uruchomione zostaną siły natowskie, będzie decydował dowódca. Dziś jest to generał Cavoli, amerykański dowódca. To jest tak wszystko przygotowane, że jest on jednocześnie dowódcą sił amerykańskich w Europie i dowódcą sił natowskich. Ale jeszcze raz bardzo mocno podkreślam, bo rzeczywiście teoretycznie takie zagrożenie, o którym mówił pan redaktor, istnieje. Żeby je zminimalizować, wzmacniamy Wojsko Polskie, które w odróżnieniu od tego, co działo się do 2015 roku, kiedy Wojsko Polskie miało bronić Polski na Wiśle, a więc oddać całą wschodnią część naszego kraju, dziś Wojsko Polskie ma bronić każdego skrawka polskiej ziemi. To jeszcze w nawiązaniu do tego, co mówi pan minister, rozumiem, jak generał Cavoli decyduje, że zdecydowałby w tym wariancie, na który NATO jest przygotowane, o tym, że doszło do ataku na kraj członkowski NATO, wówczas jest procedura ściśle określona, kontyngenty z których krajów, o jakiej liczebności muszą być skierowane do tego miejsca, w którym nastąpił atak i to jest automatyczna procedura. To jest tak rzeczywiście przygotowane, że dokładnie wojsko natowskie zdaje sobie sprawę z tego, za jaki odcinek odpowiada i to jest osiągnięcie szczytu NATO. Oprócz tego osiągnięciem szczytu w Wilnie jest utrzymanie tego, co wcześniej już w Madrycie było mówione o zagrożeniu rosyjskim. I to szczególnie nasza delegacja, polska delegacja podkreślała zagrożenia rosyjskie. Zdajemy sobie sprawę z tych wszystkich niuansów, o których mówił pan redaktor. W związku z tym skoncentrujemy naszą uwagę na wzmacnianiu Wojska Polskiego i rzeczywiście nasze plany są bardzo realne, wbrew hejtowi opozycji. Polska będzie dysponowała najsilniejszą armią lądową w Europie już za 2 lata, jeśli oczywiście Prawo i Sprawiedliwość będzie kontynuowało swoją misję po wyborach jesiennych. Panie ministrze, pana zastępca Wojciech Skurkiewicz powiedział, że prędzej czy później parasol atomowy będzie rozpostarty nad Polską. Czy powtórzy pan te słowa i czy pan jakiekolwiek rozmowy teraz w Stanach Zjednoczonych na ten temat prowadzi? Oczywiście rozmawiamy na ten temat, regularnie się spotykamy. Jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim, więc nasze relacje bliskie ze Stanami Zjednoczonymi też dają gwarancję, bo mówiliśmy, zaczęliśmy naszą rozmowę od Fortu Knox, od 5. Korpusu US Army, a więc tu należy podkreślić też bardzo dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, z wojskiem amerykańskim i to, że właśnie polscy dowódcy czerpią doświadczenia z doświadczeń amerykańskich, budując nasze struktury na wzór amerykański. Panie premierze, to jeszcze 2 pytania takiej natury politycznej. Ursula von der Leyen była także w okolicach tego szczytu w Wilnie wymieniona jako potencjalna kandydatka na nową sekretarz generalną Sojuszu. Wiemy, że kadencja Jensa Stoltenberga jest przedłużona do 2024 roku. Pytanie do oceny tej kandydatury w kontekście tego, co czyniła jako minister obrony, co zrobiła z Bundeswehrą. I pytanie drugie, czy jest szansa, a może Polska ma kandydata na sekretarza generalnego NATO z naszej części Europy, a może po prostu z Polski? To za wcześnie, żeby na ten temat mówić, szczególnie publicznie. Proszę mi wybaczyć, ale ja chcę być skuteczny w polityce, więc jesteśmy słuchani bardzo dobrze również przez naszych sojuszników. Ja mam nadzieję, że sekretarzem generalnym Sojuszu Północnoatlantyckiego będzie ktoś inny niż pani przewodnicząca
von der Leyen, ale proszę wybaczyć, że nie będę już rozwijał tego wątku. I ostatnie pytanie natury politycznej, ale krajowej. Czy jest decyzja Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości co do tego, czy referendum, które ma być przy okazji wyborów parlamentarnych, będzie dotyczyło tylko kwestii migracji? Czy będzie jedno pytanie, czy będzie więcej pytań? I jeżeli więcej, to czego mogą dotyczyć? Z całą pewnością uważamy, że referendum powinno się odbyć i tutaj jesteśmy zdeterminowani, żeby do tego doszło. Pracuje nad tym parlament. Zagrożenia są realne, bardzo realne. Takie stanowisko polskie, wzmocnione właśnie referendum, będzie bardzo ważne, bo tutaj jesteśmy pod dużą presją ze strony zachodu Europy, który postanowił popełnić samobójstwo, zapraszając kolejne fale migracji. My nie chcemy takiego samobójstwa popełnić. My zdajemy sobie sprawę z zagrożeń terrorystycznych. Wszyscy widzimy, co się dzieje, jakie są konsekwencje, chociażby we Francji, tego, co związane było z polityką właśnie otwartych drzwi na migrację z Afryki Północnej i z Bliskiego Wschodu. Szczególnie właśnie z tych kierunków. Kryzys migracyjny mamy na naszej wschodniej granicy, ale zapewniliśmy bezpieczeństwo mimo ataków ze strony również środowisk opozycyjnych. Pan jest zwolennikiem tylko jednego pytania? Czy może być więcej pytań? Rozmawiamy na ten temat. Decyzja jeszcze nie zapadła. Natomiast nie ulega żadnej wątpliwości, że takie stanowisko polskiego społeczeństwa będzie dla nas silnym argumentem, bo chociaż w Unii Europejskiej, jak widać, traktaty są lekceważone przez naszych partnerów, to taki głos zlekceważony być nie może. Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, był gościem Sygnału Dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję, miłego dnia. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.